naprawdę... Hej! Trzymaj swoje jabłko. Dzięki! Pamiętaj, żeby podczas kopania robić sobie od czasu do czasu przerwę i przyjrzeć się skale. Znacznie ułatwia to dalszą pracę. Nic nie mogę na to powiedzieć. Płacisz dwa samorodki, albo oberwiesz po głowie. Bierz te samorodki i daj mi spokój. Spryciarz. Stój! Przejścia nie ma. Dlaczego? Zarząd postanowił zamknąć tę część kopalni. Strome urwisko, pełzacze, a do tego niewielkie ilości złota. Więcej było z tego wydatków niż korzyści. Nie mógłbyś na moment spojrzeć w inną stronę? Czy ty próbujesz mnie przekupić? 5 bryłek wystarczy? Dobra, dawaj te bryłki, ale nikomu nie mów, że cię tu wpuściłem. Czemu nikt mnie nie słucha? Mam wszystko, o co prosiłeś. Proszę, pomóż mi to jeszcze założyć. 100-krotne dzięki. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Kto wie, co by się ze mną stało, gdyby nie ty. Pamiętaj, żeby nie popełnić mojego błędu. Jeśli zobaczysz duży kawał skały złotonośnej, to staraj się powoli wydobywać jego mniejsze fragmenty.
to było oczywiste. To było przecież jasne. Płacisz dwa samorodki, albo oberwiesz po głowie. Bierz te samorodki i daj mi spokój. Spryciarz. Może skusisz się na coś do picia? Pewnie. To rzeczywiście prawda. Jak spokojnie. Może skusisz się na coś do picia? Pewnie. Nie ma sprawy. A ty czego tu szukasz? Idź pomachać Kilofem. Szef nie gada z takimi jak ty. Mam dla ciebie wspaniałą ofertę, przyjacielu. Za marnych 10 złotych samorodków zapewnię ci ochronę na terenie całej kopalni. Nie będziesz się musiał martwić o zazdrosnych górników czy agresywnych strażników. To jak? Płacisz? Dopiero co tutaj dotarłem. Nie mam przy sobie żadnych samorodków. No to się lepiej pośpiesz i trochę wydobądź. Bez samorodków długo nie przetrwasz w tym miejscu. Możesz mi powiedzieć, kto jest tutaj szefem? Widzisz ten wielki budynek w rogu jaskini? To magazyn i biuro Igora. Jest szefem całej kopalni. Mianowanym przez zarząd gildii kupieckiej. Wątpię jednak, żeby chciał z tobą porozmawiać. Ma sporo swoich spraw na głowie. Ty lepiej zajmij się wydobywaniem samorodków, a nie zagadywaniem urzędników. Witaj! Pewnie musisz być zmęczony po tym całym wydobywaniu złota. Połóż się na chwilę na jednym z tych wygodnych posłań z owczej skóry i odpocznij trochę. Odzyskasz siły i będziesz gotowy do dalszej pracy. Dzięki. Sen dobrze mi zrobi.
Ej, ty! Co ty tu robisz? Rozumiem. Rozumiem. Hej! Może skusisz się na coś do picia? Jasne, czemu nie? Hej! Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Mógłbyś mi coś powiedzieć o kopalni? Nie ma wiele do opowiadania. Na brak złota i roboty nie mamy powodu narzekać. Oczywiście mamy tu pewne problemy i niedogodności, ale póki trzymamy się z chłopakami razem, to da się to jakoś przeżyć. Chociaż Igor mógłby się wziąć choć trochę za swoich chłopaków. Ostatnio pozwalają sobie na zbyt wiele. Chcę opuścić kopalnię. Mam nadzieję, że wydobycie poszło tak dobrze, jak oczekiwałeś. Zobaczmy, co tam masz. Cholera! Chyba musiałeś wyczyścić całą kopalnię do zera. Trzymaj swój udział. Nie zapomnij o tym, że najlepszy kurs złotych monet za samorodki dostaniesz u naszego kowala. Znajdziesz go w jaskini koło Fyna. Mądrzejszy. Nie zdziwiłoby mnie to.
Pohandlujmy. Hej! Chcę wymienić swoje bryłki na monety. Zabierz mnie do... obozu węglarzy. Oczywiście. Tych bestii? Tak? Zbieram się do tego zadania. Świetnie. Im szybciej, tym lepiej. Hej. Hej, ty. Hej. Opowiedz mi o Ulryku. To surowy i pragmatyczny człowiek, ale sprawiedliwy. Nie to, co te królewskie, tchórzliwe popleczniki. Im to tylko uczty i burdele w głowach. Przybył tu wiele zim temu, gdy ta twierdza była jeszcze we władaniu poprzedniego lorda, Godryka. Kląc się na prawo do tych ziem, Ulryk zażądał otwarcia bram, ale Godryk zabarykadował się i cierpliwie czekał. Wkrótce nastała zima,
a każdy głupi wie, co zima oznacza dla najeźdźców. Ulrych w końcu zdecydował się na odwrót, co wielce ucieszyło Godryka. Lord Warowni szybko zapomniał o zagrożeniu i z okazji zwycięstwa wydał wielką ucztę na zamku. Nie przypuszczał jednak, że atakujący wykorzystają nieużywane szyby kopalniane do przedostania się do wnętrza twierdzy. Znalazł się taki jeden śmiałek, który poprowadził najeźdźców przez podziemne tunele. Ulrych z garstką najwierniejszych mu ludzi przekopał się do niższych poziomów warowni. Otworzył wrota i wtedy zaczęła się prawdziwa zabawa. A Godryk? Cóż, Ulrych nie miał dla niego litości. W taki sposób dziedzic Wolfzaka powrócił na Archolos. Thank you.
sprawie tych bestii... Tak? Pozbyłem się problemu. A dowód jakiś masz? Przejdź się do jaskini, to sam się przekonasz. Aż takim niedowiarkiem nie jestem. Trzymaj, zasłużyłeś. Gdybyś chciał jeszcze coś zarobić, zgłoś się do mnie później. Będę pamiętał. Rozumiem. Rozumiem. Jak idzie praca? Lepiej być nie mogło, chłopcze. Tutejsza ziemia jest dla nas nad wyraz łaskawa. A to dlatego, że jest bogata w glinę, żwir i piasek. Poza tym, Ulryk wysoko ceni sobie naszą pracę. Jest gotów płacić wyjątkowo szczodrze za każdą dostawę węgla. Hej, ty! Zabierz mnie do... wioski Silbach. Ale rzeczywiście! Pokaż mi swoje towary. Jak interesy? Na razie powoli, ale widzę tutaj niemały potencjał. Pohandlujmy. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Jedna cholerna bestia mniej. Niczego tu nie znajdę. Do serca.
serca modlitwę śle kapłanki płot. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów, jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś, skąd boska dochodzi mnie pieśń. Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Thank you.
Hej, ty! Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o alchemii? Co? Ciebie? Przecież prędzej się otrujesz, niż zrobisz jakąś przydatną miksturę. Alchemia to forma sztuki, przeznaczona tylko ludziom inteligentnym. Co ci szkodzi spróbować? Najwyżej się okaże, że mnie nie doceniałeś. Dobra, ale zgadzam się tylko dlatego, żebyś dłużej nie smędził. No i nie zrobię tego za darmo. Jeśli mi wysadzisz pracownię, to muszę z czegoś opłacić naprawy. Nie wspominając już nawet o fakcie, że nauka u takiego mistrza jak ja po prostu musi swoje kosztować. Naucz mnie lepszych technik alchemicznych. Pewnie. I co jeszcze? Może z własnej kieszeni dopłacę ci brakującą kwotę. Pohandlujmy. Naucz mnie lepszych technik alchemicznych. Mimo, że coś tam już umiesz, to stale ucz się poprzez obserwacje. Sprawdź te bardziej skomplikowane mikstury i na podstawie receptur spróbuj je odtworzyć. Pamiętaj o optymalnym wykorzystaniu stołu do pracy. Kiedy czekasz, aż coś się podgrzeje, wykorzystaj chwilę na przygotowanie reszty składników, wyczyszczenie menzurki itd. Rozumiem. 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 Pohandlujmy.